co będziesz robił? To tu talerzówką jeździ tamto, żeby obeszło tu wjechać też tu w ogródek. A jak się utopisz? To utopić nie utopię. No to próbuj. To jest wyżej jak tu i tu się nie utopiłem. No to spróbuj, bo jak to... To by obeschło. Jak przeciągnie to, to ono będzie obsychać. Ten brzuch byś tu mogła wtedy sadzić, czy coś. Mm-hmm. Czy tam nawet. No bo tam jest wyżej, to tam by ewentualnie już coś może posiał. Cebulę by może nawet posadził. Ała. Pojadę tam dotalerzować, bo to nie da orać, bo jest za mokre. No dobra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To się nagrywało? Tak, to się nagrywało. Zapraszam Cię, mężu, na nasze włości. Jaka miła. Proszę bardzo. A dlaczego Ty mnie puszczasz przodem? Ten facet puszcza kobietę przodem. Tak. A nóż są miny i co? Gdzie? No a nóż ktoś wróg zaminował. O, tutaj jest rumianek. Ale jak on pięknie pachnie. Bardzo cenne zioło dla nas. I teraz od razu tutaj ja zawsze polecam moczenie nasion w rumianku i ewentualnie, jeżeli nie moczyć, to dodać rumianek do ziemi. Ale tutaj dostałam jeden komentarz. Kobieta wzięła, kupiła sobie rumianek i wsypała do ziemi, wymieszała, wysiała pomidory i wiecie co, pięknie rumianek wzeszedł. Także tutaj zawsze, jeżeli będziecie kupować i dodawać, no tak może trochę niefajnie, ale rozśmieszyło mnie to, bo się okazało, że ten rumianek, który ta pani wysiała, wsypała do ziemi pod wysiew pomidorów, lepiej wszedł niż rumianek z sąsiadki, która wysiała sobie, żeby mieć rumianek. Także taka no trochę śmieszna historia, ale jeżeli będziecie używać rumianek do moczenia, to nie ma znaczenia, bo tutaj parzymy herbatę, ale jeżeli rumianek do wymieszania z ziemią, to zawsze ziele. Bo koszyczki, no możemy się faktycznie naciąć. Ja się nigdy nie nacięłam i bym o tym nie pomyślała nawet, że rumianek wzejdzie. A on jednak potrafił wzejść. Ale jaki zapach. Będziemy nakrywać truskawki agrowłókniną. Tutaj kilka dni temu je obrobiłam. I tak nie było czasu nakryć. Zresztą nie było potrzeby, bo noce były dosyć ciepłe, ale teraz... W dzień jest naprawdę zimno, w piecu centralnym znowu palimy, bo już kilka dni żeśmy nie palili. No i w nocy mogą przyjść, na pewno przyjdą temperatury około zera i te truskawki mogą zmarznąć, a bardzo ładnie już zaczynają kwitnąć. O, ta jedna, chodźcie, zobaczycie. Ta, którą pokazywałam, już przekwitła. Ma owoc, kamera doszła, zobaczcie. Jest owoc, a tu kwitną kolejne dwa kwiatuszki. I to trzeba chronić, żeby mi nie zmarzło. Żeby nam nie zmarzło. Mężu, łap się tutaj. Pada. Znowu stanęła woda w dołkach. Co chwilkę tutaj popaduje dzisiaj. Ale truskawka też nie musi mieć temperatury minusowej, żeby kwiatek przemarzł. Wystarczy, że będzie zero. Nawet jeden stopień i ona potrafi przemarznąć, bo czekaj, bo to tutaj muszę tak złapać, bo przymrozki idą falami, także tutaj trzeba też na to zwrócić uwagę. Wszystkie te trzy rządki. Czekaj. Chyba będziemy musieli ją całkiem pojedynczo rozłożyć, nie? No raczej. W tą stronę, czy od tamtej zaczynamy? No to ty ciąg do końca. Dobra, idę po drugą. Nie, to tam trzeba przysypać. No to idę po szpadę.
tak czy siak idę po coś. Za chwilę idą chmury, za chwilę się zerwie wiatr i nam to pofrunie. To już prawda. Szkoda, że gdzieś z tym miejscu jeszcze nie wzięło. Ale już nic nie mówię, bo zaraz w tym małym mogę. Trzeba będzie na środku chyba przesypać. No weź ją złap, to ja tam zaraz narzucę. Bo ona pofrunie. Czekaj, tu był rządek, to tu. Dobra. Może nie zmarzną teraz. Chyba, że przyszedłby nie przymrozek, a mróz. No to wtedy tak. No i tutaj bez nakrycia, jeżeli przyjdzie tych 2-3 stopnie na minusie, to truskawka potrafi nawet i w pąku zmarznąć. Nie musi być rozwinięta, żeby zmarzła, bo już też tak nieraz bywało, jak rodzice tam mieli posadzone truskawki, że przyszło minus 1, minus 2 i nawet w pączku, później pączek się rozchylał i już środeczek był czarny. No i nakryte. Tylko tam może środkiem rzucę więcej, co? Tak, właśnie to zrobię. Czekaj, tu. To tu. Tam też jeszcze? Nie. A może dorzucę? Tylko żebym truskawki nie przyklepała. O. I chyba przyklepałam jedną, ale to nic, trudno. Gdzie jedziesz, do domu? No skończyć o raz. A, no dobra. Czosnek, który tutaj żeśmy w zeszłym roku przegapili, gdzieś nam kilka ząbków uciekło. Ładnie tutaj rośnie. On nie stał we wodzie. Ten jaki tutaj bujny jest. Zostawię go, nie będę już go rozsadzać. Co będzie, to będzie. Coś tam zawsze do ogórków będzie. Niszki się pokuliły. Pospolicie zwane mleczem. Ale to są całkiem inne rośliny. Mlecz przeważnie kwitnie, jak kończy kwitnienie mniszek. Wiecie dlaczego nazwa mniszek? Od mnicha, bo jest tutaj łysy, goły i to się właśnie kojarzyło z wygoloną głową mnicha, dlatego nazwano tą roślinę mniszek pospolity i jest to bardzo cenna roślina dla naszego zdrowia. Robi się z niej tak jak chociażby syrop zbawienny, ale cała roślina jest lecznicza. Liście, korzeń, kwiat. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy te rośliny pozyskiwać i jak je przetworzyć. Kwiatostan, to już mówiłam, jak się przetwarza. Liście, najwięcej właściwości dla naszego organizmu mają tuż przed kwitnieniem, od wczesnej wiosny do momentu kwitnienia, bo jak on kwitnie, to one już są gorzkie, one wtedy całkowicie zmieniają swoją strukturę. Mniszek ma takie liście lancetowate, ale jak zaczyna kwitnąć, robią się takie poszarpane, jak ogon smoka pokazywany często w bajkach. I on wtedy traci już teraz, o tej porze, już takich właściwości nie ma i jest gorzki. Ale przed kwitnieniem można go dodawać do sałatek, do surówek, jeść te liście na surowo, nieprzerobione, bo przerobione tracą właściwości. Kwiatostan można gotować i należy go ugotować do syropu, bo podczas gotowania wydzielają się cenne substancje, które później wpływają leczniczo na nasze zdrowie, jeżeli chodzi o infekcje gardła, infekcje górnych dróg oddechowych i wytwarzają się takie substancje, które wzmacniają nasz organizm. Liście jemy bez przetworzenia, aby nie zabić tych właściwości. Ale najcenniejszy, wbrew pozorom, jest korzeń. Tutaj jak mi się uda, to go wykopię. Chodź tutaj. Korzeń jest taki wiotki, dosyć gruby.
I on ma najwięcej właściwości. Można jego używać w chorobach nerek, zwłaszcza w chorobach wątroby. Jeżeli są jakiekolwiek problemy z zaburzeniem żółci, z zaburzeniem pracy wątroby, z zaburzeniem nerek, korzeń mniszka jest zbawienny, jest bezcenny, ale tu jest kolejne ale. Nie pozyskujemy go teraz, nie pozyskujemy go wiosną, pozyskujemy go dopiero jesienią. Teraz ten korzeń nie ma dla naszego zdrowia żadnych właściwości, bo wszystko co cenne poszło w liść, w kwiatostan i w wytworzenie nasionka. Tutaj takiego ziarenka, tego pięknego dmuchawca, tej dmuchawki, czy jak to nazwać. I on został pozbawiony wszystkich właściwości. Dopiero jak roślina przekwitnie, tak jakby będzie się szykowała do spania, wszystkie te cenności, które teraz poszły tutaj, będą wracać z powrotem do korzenia. I ten korzeń jesienią jest najcenniejszy. Wtedy się go pozyskuje i suszy. I teraz tak, suszenie ziół też jest bardzo specyficzne. Wszystkie zioła należy suszyć w miejscu zacienionym, nigdy nie na słońcu, bo stracą właściwości. Pod dachem, w miejscu przewiewnym, najlepiej na deskach, bądź podwieszone, o, w ten sposób, podwieszone pod sufitem. I tak nasze babcie przeważnie suszyły zioła. Ja też pamiętam pęki kocanki, pęki dziurawca, czy chociażby mięta pokrzywa, tak wisiały u nas na strychu w miejscu ciemnym. Okna były pootwierane na przestrzał, żeby ten wiatr tam sobie hulał, żeby cyrkulacja powietrza non-stop była, i tak były zioła suszone. Korzeń natomiast suszy się w suszarce w temperaturze 30 stopni. Nie niższej, nie wyższej. Wyższa temperatura zabije wszystkie jego cenne właściwości, a w niższej on po prostu skiśnie. Tak samo jeżeli będziemy go suszyć naturalnie, tak jak zioła, które się podwiesza, czy kładąc go na deskach, on będzie bardzo długo dosychał i bardzo często potrafi spleśnieć. Można, owszem, i robiono to, tak jak moja babcia, pamiętam, jak suszyła korzeń mniszka, to robiła to też nad kuchnią. Tam, gdzie było ciemno, jak był piec chlebowy, on był nagrzany, później takie miała sznureczki, ten korzeń pokroiła w takie kawałki, ponadziewała go na nitkę, tak jak suszone grzyby, i on się suszył. Także to są takie właśnie informacje dotyczące ziół, bo dużo osób stara się pozyskiwać samemu zioła, ale niestety źle się zabierają od strony suszenia, od strony pozyskiwania, i później z takich ziół no, nie mamy pożytku. One nie skutkują, nie działają, a tutaj chodzi o to, żeby wydobyć z nich jak najwięcej właściwości dla naszego organizmu. Także mogłabym gadać i gadać o ziołach. Zawsze mnie to fascynowało i jak byłam jeszcze, powiedzmy, miałam tych naście lat, to żeśmy z mamą, z siostrą zbierały zioła i ja wszystkie leksykony zielarskie, jakie tylko były, przeczytałam odnośnie ziół, jak je pozyskiwać. Jeszcze żyły kobiety, które zbierały te zioła w wieku mojej babci, roczniki mojej babci, i od nich naprawdę uczyłam się suszenia ziół. To była wiedza bezcenna, której tak naprawdę z teorii nie nabędziemy, tylko musimy mieć praktykę. Pamiętam, jak tutaj z babcią i z jej takimi dwoma koleżankami, tam na tych bagnach, żeśmy żywokost zbierały, korzeń, jak zbierałyśmy właśnie te wszystkie dziurawce, bo tam dalej dziurawiec jest rośliną, która lubi suche tereny. Tam dalej właśnie dziurawiec rośnie. Pamiętam, jak żeśmy zbierały, jak te panie i moja babcia, jak mi tłumaczyły, tego nie bierz, bo to teraz jest bezwartościowe, po to przyjdziemy dopiero jak przekwitnie, ale to już weź, bo to trzeba teraz wziąć. Pamiętam. Zielarstwo zawsze mnie interesowało, lubiłam bardzo zbierać zioła
I tak naprawdę wychodząc na łąkę, wielu patrzy, ale zielono, ale piękna trawa, jakie piękne roślinki. Każda roślinka jest naprawdę cenna. Tutaj chociażby jest tasznik. Myśmy to zawsze na to mówili chlebki. Mniszek. Tutaj już krwawnik wychodzi, który też jest cennym zielem. Jest bluszczyk kurdybanek, który również ma wielkie właściwości. Idzie tam właśnie to dobre, co zaraz mi tutaj dosuszy znowu ogród. Dzisiaj to mamy taki całkowicie pogodowy miszmasz. Typowy kwiecień, plecień. Przeplata wszystkie pory roku, jakie tylko mogą być. Jeszcze nie mieliśmy śniegu, ale to jeszcze też przed nami. Jadę, bo Edziu już pojechał orze tam, na pierwszym polu. No i tak mam nadzieję, że dzisiaj tam zaorze. A my jedziemy dalej zbierać kwiaty bzu. Na razie! Do następnego!